Popatrzmy na y, rysunek, który znajduje się tutaj na tablicy i co możemy sobie odczytać y, z tego y, rysunku. Możemy odczytać, że odcinek AB jest równoległy do odcinka CD, świadczą o tym tutaj nam te dwie strzałeczki i możemy również powiedzieć, że odcinek AE ma taką samą długość jak odcinek ED. Y, świadczą o tym tutaj te oznakowania, tutaj dwie takie y, kreseczki, ta kreseczka oraz ta kreseczka. I możemy pomyśleć wtedy o tym w taki sposób, że punkt E jest środkiem odcinka AD, no bo widzimy, że punkt E dzieli ten odcinek AD na dwie równe części, czyli jest jego środkiem. I to, co będziemy chcieli zrobić w tej lekcji, to odpowiedzieć sobie na pytanie, czy E jest również środkiem odcinka BC, czy E jest jest środkiem środkiem odcinka BC. Zapiszemy to sobie w sposób symboliczny o i znak zapytania, ponieważ to jest pytanie. Możemy domyślać się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, będziemy korzystali tutaj z przystawania trójkątów. No bo kilka poprzednich lekcji tutaj dotyczyło przystawania trójkątów i możemy teraz przypuszczać, że trójkąty AEB oraz CED są przystające, ale przypuszczanie nam tutaj nic w matematyce nie daje, musimy to sobie uzasadnić. I teraz popatrzmy, jakie informacje jeszcze możemy odczytać tutaj z tej ilustracji. Możemy powiedzieć, że ten kąt oraz ten kąt że to są takie same kąty, ponieważ to są kąty wierzchołkowe, czyli one mają takie same miary. Więc możemy sobie zapisać, że trój... że nie trójkąt, tylko kąt A, E, B jest przystający do kąta e, D, O, D, C. Do kąta D, E, C. Dlaczego? Ponieważ są to kąty wierzchołkowe. To są kąty... Wierzchołkowe, wierzchołkowe. Wież Czyli uzasadnili, uzasadniliśmy sobie y, y, przystawanie tych dwóch kątów. I teraz popatrzmy. Teraz korzystamy z tej informacji, że ten odcinek oraz ten odcinek, że to są odcinki y, równoległe. Popatrzmy. Przedłużmy sobie ten odcinek w taki sposób, że otrzymamy tutaj prostą. Tak samo ten odcinek przedłużymy sobie w taki sposób. I ten odcinek przedłużymy sobie w taki sposób. I teraz popatrzmy. Wiemy, że y, jeśli dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą, bo tutaj to właśnie otrzymaliśmy, to powstają nam specjalne kąty i dostrzegamy, że ten kąt oraz ten kąt że to są kąty na przemian wewnętrzne. Na przemian bo występują po przeciwnych stronach tej prostej przecinającej te dwie proste równoległe, a wewnętrzne, ponieważ znajdują się tutaj pomiędzy tymi e, dwiema prostymi. I moglibyśmy dojść do tego, że ten kąt jest taki sam jak ten kąt, jeszcze na troszeczkę inny sposób. Możemy zauważyć, że ten kąt oraz ten kąt to są kąty odpowiadające, a ten kąt oraz ten kąt to są kąty wierzchołkowe. Czyli na dwa sposoby doszliśmy do tego, samego, że ten kąt ma taką samą miarę jak ten kąt. Czyli zapiszemy sobie kąt, to będzie ABE. E. Kąt ABE jest taki sam jak kąt tutaj będziemy mieli mm, DCE. O, kąt DCE. Czyli te dwa kąty są przystające e, i e, Dlaczego? Ponieważ są to kąty na przemian ległe wewnętrzne. Na przemian ległe, ległe wewnętrzne, wewnętrzne. I uzasadniliśmy sobie tutaj równość tych dwóch kątów. I teraz popatrzmy, co możemy tutaj zebrać z tych informacji, które mamy. Popatrzmy. Mamy pomarańczowy kąt, żółty kąt oraz bok. Mamy tutaj również pomarańczowy kąt, żółty kąt oraz... Bok. Co wiemy o tych bokach? Wiemy, że to są boki, e, że to są odpowiednie boki w tych dwóch trójkątach, ponieważ popatrzmy, występują naprzeciw fioletowego kąta, czyli to są odpowiednie boki. Wiemy, że e, mamy tutaj dwie pary kątów takich samych oraz odpowiednie boki mają taką e, samą długość. Są takie same, czyli możemy powiedzieć, że te dwa trójkąty są przystające, korzystając tutaj e, z cechy e, Kąt, kąt, bok. Widzimy, że tutaj mamy kąt, kąt, bok i odpowiednie kąty i bok w tym trójkącie są również takie same. Kąt, kąt, bok. Czyli te dwa trójkąty są przystające. I zapiszemy sobie teraz ten wniosek. Zaczniemy od tego trójkąta tutaj, trójkąt. I teraz zapisując, że dwa trójkąty są przystające, będziemy musieli pilnować tutaj zapisu. I teraz popatrzmy. Zapiszemy ten trójkąt w taki sposób. B, E. A, czyli popatrzmy przez jakie wierzchołki będziemy przechodzili. Wierzchołek, który jest przy kącie fioletowym, do wierzchołka, który jest przy kącie żółtym i do trzeciego pozostałego wierzchołka, czyli A. I ten trójkąt jest przystający do trójkąta. I teraz e, zaczęliśmy od wierzchołka fioletowego, czyli mamy C, poszliśmy do wierzchołka e, żółtego przy żółtym kącie, tak? czyli mamy E i poszliśmy do wierzchołka tutaj trzeciego tego pozostałego, czyli D. I te dwa trójkąty są przystające i korzystaliśmy tutaj z kąt, kąt. Bok. I jaki jest tego wniosek? Skoro te dwa trójkąty są przystające, to znaczy, że są identyczne. To znaczy, że odpowiednie boki tych trójkątów mają takie same długości. I teraz popatrzmy. Chcieliśmy pokazać, że E jest środkiem tego odcinka BC. I wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, czyli długości boków są takie same. I popatrzmy. Ten bok tutaj oznaczymy sobie ten bok tutaj w taki sposób, występuje pomiędzy tymi kątami, pomiędzy fioletowym a żółtym kątem. Odpowiedni bok występuje również pomiędzy tymi kątami tutaj, więc to będzie ten bok i te dwa boki są bokami odpowiednimi, czyli mają takie same tutaj długości. I pokazaliśmy dokładnie to, co chcieliśmy, odpowiedzieliśmy na pytanie, znaczy teraz sobie odpowiem na pytanie. Tak, E jest środkiem odcinka B. C, czyli tutaj zapiszemy wniosek o B E równa się CE. I teraz e, jeśli to sobie ponumerujemy, to był nasz pierwszy wniosek, to drugi A to trzeci, to odpowiedź na nasze pytanie tutaj wynika z trójeczki, tak? Ponieważ te dwa trójkąty są przystające, to było kluczowe. I teraz popatrzmy, z czego tutaj korzystaliśmy. Korzystaliśmy y, y, z dowodu, y, który opiera się na dwóch kolumnach, tak? Popatrzmy, o, może zmienię kolor na taki bardziej wyróżniający się, biały będzie to dobrze podkreślał. O, mamy tutaj dwie kolumny. Tutaj e, coś twierdziliśmy, czyli zapiszemy sobie tutaj twierdzenie, twierdzenie. Czyli twierdziliśmy na przykład, że te, dwa trójką że te dwa kąty są przystające, czyli mają takie same miary. To było nasze twierdzenie, a tutaj było nasze uzasadnienie. I e, Pokazaliśmy tutaj, że punkt E jest środkiem odcinka BC za pomocą tutaj dowodu korzystającego z dwóch kolumn, z dwukolumnowego dowodu.